Kolejnym zagadnieniem jest wielkie błogosławieństwo, które możemy nazwać wszelkim błogosławieństwem. I wynika ono z wiary w prawdę Ewangelii. Czytamy o tym w 3 rozdziale listu do Galacjan, wersety od 6 do 9. I to mamy takie świadectwo Słowa Bożego w tym zakresie. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, wiedzcie tedy, że którzy są z wiary, ci są synami Abrahama, a Pismo, przewidziawszy, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, przepowiedziało Abrahamowi, w tobie błogosławione będą wszystkie narody. A tak ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Czyli widzimy wyraźnie, tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama, a Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I odpowiedzi na uprzednio zadane pytania nie są trudne. Wszelkie błogosławieństwa, które Galacjanie otrzymali, a których ukoronowaniem jest dar Ducha Świętego, cierpienia, jakie znosili, liczne objawienia Bożej mocy pośród nich, wszystkie one były skutkiem tego, że przyjęli Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie przez słuchanie z wiarą. Uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi i zostali zbawieni i obdarowani tymi wszystkimi błogosławieństwami, jakie dostaje każdy wierzący, gdy uwierzy. Świadectwo Boże przyjęte przez wiarę od zawsze było jedyną podstawą korzystania z Bożych błogosławieństw. Dotyczy to zarówno ludzi żyjących na przestrzeni wszystkich epok, jak i każdego poszczególnego człowieka, który uwierzył. Wyróżniającym się przykładem tego jest Abraham, który już w czasach starotestamentowych otrzymał błogosławieństwo przez wiarę. Jego historia pokazuje nam również, że Bóg jeszcze przed nadaniem zakonu, przed nadaniem prawa, czyli niezależnie od niego, błogosławił człowieka na podstawie wiary. Przykład Abrahama jest o tyle istotny, że Abraham jako patriarcha i praojciec narodu izraelskiego cieszył się szczególnym poważaniem wśród Żydów. Jednak ten, którym zwolennicy i fanatycy prawa mojżeszowego chlubili się jako swoim duchowym ojcem, otrzymał błogosławieństwo zupełnie niezależnie od prawa, niezależnie od zakonu, ale jedynie na podstawie wiary. Abraham uwierzył Bogu, z tego też powodu został uznany przez Boga za sprawiedliwego. Główną cechą potomków Abrahama jest więc wiara. Z tego jasno wynika, że jedynie ci, którzy otrzymują błogosławieństwo na podstawie wiary, są prawdziwym potomstwem Abrahama. Takie jest świadectwo Pisma, które już dawno przepowiedziało, że Bóg usprawiedliwi pogan na podstawie wiary. W ten sposób Słowo Boże, Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu dostępna jest dla wszystkich ludzi i dotarła już do Abrahama poprzez daną mu obietnicę, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Dlatego wszyscy, którzy stoją na fundamencie wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. I potwierdza nam to werset 10. Ten werset 10 mówi wyraźnie, bo wszyscy, którzy są z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze zakonu, aby to czynił. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem, napisano, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Na przykładzie tej historii Abrahama
Widzieliśmy, że starotestamentowe pisma wyraźnie przepowiadały błogosławieństwo dla pogan na podstawie wiary. Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte, równie jasno przekazuje świadectwo wypowiedziane przez usta Mojżesza, które są wyraźnie zapisane w Galacjan 3:10. Bo wszyscy, którzy są z uczynków zakonu, pod przekleństwem są, bo napisano: przeklęty, kto nie trwa we wszystkim, co napisano w księdze zakonu, aby to czynił. I 5 Mojżeszowa 27:26. Przeklęty, kto by nie został przy słowach zakonu tego, aby je czynił, i rzecze wszystek lud: amen. Jest oczywiste, że żaden człowiek oprócz Pana Jezusa Chrystusa nie mógł sprostać wszystkim sprawiedliwym wymaganiom zakonu, wszystkim sprawiedliwym wymaganiom prawa. Stąd też świadectwo Mojżesza prowadzi do jednego wniosku. Powrót do zakonu, powrót do prawa w celu otrzymania błogosławieństwa nie oznacza nic innego jak dobrowolne postawienie się pod przekleństwem. Ktoś powiedział bardzo wyraźnie: prawo żąda od człowieka, aby go przestrzegał. Nie daje się zadowolić niczym innym, jak tylko bezwarunkowym posłuszeństwem. Niemniej jednak ani nie daje człowiekowi natury, której pragnieniem byłoby jego przestrzeganie, ani też nie daje niezbędnej do tego siły, obu niezbędnych rzeczy, których nie posiada naturalny człowiek. W tym zakresie Abraham, Mojżesz i prorocy są jednomyślni. I pokazują nam to wersety od 11 do 12. Że zaś przez zakon nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz jawna, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zakon nie jest z wiary, lecz kto by je wykonał, żyć będzie w nich. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przez niego będzie żyć. Takie jest więc świadectwo Mojżesza, dawcy prawa, dawcy zakonu, zakonodawcy. Co powiedzieli na ten temat inni prorocy? Ich świadectwa są również klarowne. Na przykład Habakuk, księdze Habakuka 2:4. Oto kto sobie hardzie poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim, ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli zaś chodzi o prawo, oczywiste jest, że nie opiera się ono na wierze, gdyż jest wyraźne świadectwo Pisma: kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Widzimy to w 3 Mojżeszowej 18:5. Przestrzegajcież tedy ustaw moich i sądów moich, które zachowywając, człowiek będzie w nich żył. Jam Pan.